Witam bardzo serdecznie. Tutaj oczywiście najlepszy team na polskim YouTubie, najlepszy duet zgrany. Tutaj Sebulbiusz 2000 oraz ja. Dobry, dobry. I witamy w kolejnym odcinku Przygód z Minecraft, hehe. Nazwa wcale nie jest zgapiona. Proszę Wcale. tutaj nie wgłębiać się w ten temat, Tak, bo i my nie jesteśmy znani że, z tego, że podpierdalamy komuś nazwę. dokładnie, to z broszka innego youtubera, który ma teraz tam 130 coś subskrypcji, ale nie będziemy reklamować jego twórczości. Powiem tak, dzisiaj będziemy dalej robić, w sensie przynajmniej ja będę tam dalej robić tą zbrojownię i nowe pokoje. Mniej więcej wam pokażę co, jak i gdzie. No i cóż. Idziemy zobaczyć. Zobaczyć, co tam będzie się działo w środku. Kotku. Nie czujesz, gdy rymujesz. Ja generalnie to teraz będę leciał właśnie kolej poogarniać tego. Poogarniać troszeczkę drewna, bo by się w sumie drewna przydało. Na razie, jak widzicie, to wygląda to w ten oto sposób. No, powiedzmy, że moglibyśmy to pierwsze pomieszczenie przeznaczyć na, powiedzmy, z lewej strony by, nie wiem, powiedzmy, byłoby kowadło, z prawej strony by, co by mogło być z prawej strony? Z prawej jebnij enchant, a potem zrób tunel, że będą wszystkie te, że będą wszystkie seciki. O. Będziemy mogli kolekcjonować. I będzie można zrobić coś takiego. Tak więc dzisiaj co porozkopiemy, przynajmniej z mojej perspektywy, porozkopiemy sobie tunel i zobaczymy co i jak i gdzie. Dokładnie. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze idę węgiel poszukać, bo węgiel się kończy mi tutaj. No ja właśnie niestety dużo węgla ogarnąłem na ten asfalt, no nie? I też taka chujnia trochę. I przy okazji słyszałem niedźwiadka, ale ten niedźwiadek to tam, no, to jest niezły niedźwiadek. Ale w ogóle też w nowszych wersjach są niedźwiadki i one już nie są takie agresywne tutaj, bo w Mokryczy one chyba same z siebie atakują, nie? A w tej nowszej wersji to one akurat chyba nie zaatakują cię, o ile ty ich nie zaatakujesz, czy coś Dokładnie, takiego. dokładnie tak. No. Zgadzam się z tym panem, zgadzam się z tym panem przedmówcą. I Ja kurwa. tutaj węgiel biorę ze starej fortecy, ale już tam nie bardzo jest co brać. To. I weźcie mi powiedzcie, jak to jest, że zaczęliśmy odcinek, a tu już 3 minuty i 10 sekund jest. Co ty gadasz już? No 3 minuty. Co to ma kurwa być? To tak się brzydko wyrażę. Co to ma być, że tak powiem? Że tak powiem. Tak oto, proszę państwa, będzie 20 odcinek, a my powiemy, no to co, kurde, wypadałoby zbudować magazyn na sam początek. I wszyscy, po prostu wszyscy taki wytrzeźgał, jaki kurwa początek. Jaki kurwa, co wy pierdolicie, kurwa. A potem seria 50 odcinków. No, witamy w 50 odcinku tutaj jubileuszowym. Z tej okazji pójdziemy rozjebać kolejnego Battle Towera i zrobić dymy w Twilight Forest. No, dokładnie, że tak powiem. Ale no mówię wam, no kurde, Minecraft to przy tym jak się tak te gry zmoduje, to jest gra naprawdę na wiele, wiele, wiele godzin. Oczywiście, że to jest gra na wiele, 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 wiele godzin. Ja pierdolę, ile tu jest zwierząt. Za dużo, zdecydowanie za dużo. No trzeba powybijać, eksterminacja kurde zwierzęcej populacji, ale naprawdę bardzo dużo zwierząt i dobrze, bo akurat mięcha trochę sobie ogarniemy. Tutaj wkurzymy co po niektórych z różnych ideologii wegańskich i wegetariańskich. Dokładnie. I proszę się od nas odpierdolić, bo my lubimy mięso. Dokładnie. A zwłaszcza kurczaka. Kurczak to jest. O, Jezu. Dokładnie, dlatego kurczaki będą umierać dla nas, żebyśmy mieli pożywienie. Pamiętajcie o tym. Najlepsze to w szczególności kurczaki z rożna. To jest, kurde. Delicioze, al dente. Kurwa. Dobrze.
Węgiel. Przy okazji tutaj, jak widzicie, będziecie mieli trochę połączony odcinek z kopalnią, bo przecież lol, zamiast robić ten kamienny cegły, to ten kurde łazi po kopalni, szuka węgla. No ale wiecie, no z czegoś trzeba, że tak powiem, robić te kamienne cegły. Właśnie. No i właśnie też teraz się skończył totalnie kobel i też będę musiał zacząć kopać, ech. Chociaż no ja poszedłem na razie drewno pogrindować, bo też troszkę drewna by mi się przydało. Ale no ważne, że ten most też się udało zrobić, bo szczerze ludzie, ten most to akurat... Ten most! Właśnie czekałem, aż ty to powiesz. Ty już wiesz, do czego ja zawsze nawiążę, ale... No, ale mówię, no ludzie, no ten most, kurde, to... Naprawdę, on pochłonął więcej surowców, niż wygląda, bo... Ja tamten jeszcze asfalt tam robiłem, to ja musiałem przetapiać na węgiel drzewny, bo żeby zrobić asfalt, trzeba węgla drzewnego. Bo ja tak zarządziłem na swoim modzie, więc no niestety... Więc pretensje to miejmy do Sebastiana z przeszłości. Dokładnie. Chuj, że zjebałem jedną recepturę, ale to jakoś nie przeszkadza. Więc pretensje miejmy tym bardziej do Sebastiana z przeszłości. Dokładnie. Pretensje, kurde. Chociaż no ja mówiłem, że reklamacji nie przyjmuję, więc hehe. Lol. Jakie pretensje? No panie, wszystko działa jak powinno. Co wy pierdolicie, kurwa? Tu nikogo nie ma. Co wy pierdolicie za farmazony, że niby coś nie działa? Że niby coś źle zrobione? Kurwa. Przecież tu nikogo nie ma. To wy kurwa źle robicie, to nie jest tak, że źle zrobione, to wy źle robicie. O kurde, ty, ale wyjebana kopalnia, Jezus Maria. Opuszczona? W sensie taka... Ogromna jaskinia, taki ogromny kanion, coś podobnego do tego, gdzie żeśmy byli w pierwszych odcinkach. O kurwa, to tam trzeba się będzie niedługo wybrać, ale pamiętajcie, hehe, najpierw musimy przyłożyć wszelkich starań, aby... mieć co jeść i mieć gdzie chować te wszystkie pierdolone itemy, więc no trzeba będzie zrobić jakiś ładny, zasny magazyn do tego. A do tego przy okazji, żeby mieć w czym palić. Hehe, czym palić, tak? Tak. Tak. Palić w piecu, ale to wiesz. No tak. No, dobra, nie będę już mówił takich żartów, niektórzy... którzy mnie dobrze znają, pewnie się domyślą, co, jakim żartem chciałem walnąć. Możliwe, że wyszedłem na hipokrytę, bo wcześniej na tym let's playu poleciał taki żart, ale... Dobra, jeszcze zanim ludzie mi zarzucą, że ja jestem tutaj jakimś, kurde... Megalomanem. Tak, megalomanem. Człowiekiem, który po prostu chciałby śmierci innych, to nie. Pamiętajcie, nie. Nie. Tak nie. To jeśli... Tak nie jest, a jeśli tak jest, to patrz punkt pierwszy, czyli tak nie jest. Dokładnie. Ja mam zawsze rację, ale jeżeli nie mam racji, no to cofnij się do momentu, kiedy powiedziałem, że ja mam zawsze rację. Kurde, silver skeletony są naprawdę przesrane. No to są skurwysyny. Nie dość, że mam dużo HP, to jeszcze kurde biją mocno. Bio? Biją mocno. Bo wiecie, gra słów, hehehe. A my tak z Hermanem zawsze bek robiliśmy. O nie, on mnie bio. Bio mnie. No bio mnie. Dokładnie, bio mnie. Ała. Ja jestem taki śmieszek niestety, że się tak lubię śmiać ze wszystkiego, no przykro mi. No ale tak życie jest właśnie po to, żeby też czerpać radość z niego, a nie... Dokładnie. A nie kurde być starym raszplem. No dokładnie, no lepiej bym tego nie ujął. Dobra, ja tutaj się dam zabić w takim razie. No ja zaraz też się dam zabić, bo kurde, no ja nie chcę poświęcać odcineczka kopalni, no bez przesady. Aha, bo ty w kopalni. A, to dobra, to jak coś to mów, kiedy tam planujesz iść spać. Ja no. Tutaj mięcha dużo nazdobywałem, to ja tutaj nam mięcho zacznę przepalać. Ja z kolei potrzebowałem trochę węgla, troszeczkę węgla, tak troszeczkę. No spoko. My też potrzebuję, nie tylko kurwa węgla, ale też tego jebanego kobla. O, wiecie co teraz zrobię? A wiecie co teraz zrobię? Nic kurwa z tym nie zrobię. A tak na serio to walnę waypointa i nazwę go XD. Lepiej bym go nazwać nie potrafił. Dokładnie.
i będę już wiedział, gdzie tutaj wrócić na powrocie. 49 level, zaraz będzie 50. Ja mam 57. O nie. I tu się potem okaże, że zrobisz ten sobie miecz albo kill off na szczęście 3. I co wtedy? Ale wiesz, co mnie troszeczkę wkurwia? Mhm. Że chciałem sobie przed chwilą pokopać kobla i nie mogę, bo tutaj jest jakiś marble zasrany. O nie. I tego jest tyle tutaj, z tych modów, tego jest tyle, że ty chcesz iść sobie pokopać tylko kobla. Ła, czekaj, zaraz zginę. Dawaj. A trafiasz na wszystko oprócz kobla. Ale dobra, cóż, panie i panowie. Ale cóż, dobra, można iść spać. O, to czekaj. Ja też idę spać. Dobrze. O nie, tutaj widzicie nasz ten brat z tego... Z Australii. Z Australii właśnie. On tutaj też towarzyszy w tej serii. No mówię, trochę się wpierdolił tutaj tę serię, ale... No dobra, no uznaliśmy, że on spoko morda nawet jest, to tam wiecie. To tam no offense. No offense, takie no... Ale wyobraź sobie teraz takiego how to basic odjebać w Minecrafcie, ja pierdolę. Ja mogę odjebać. Wiesz jaki jest plus odjebania how to basic'a w Minecrafcie? No jaki? Nie musisz tego sprzątać. W sumie. O nie, ale tu jajek będziemy mieli dużo, więc będziemy mogli rozpierdalać jajka. O nie. Oh yeah. O nie. A skąd wiem, że jajek będzie dużo? No kurde. Słuchajcie. Poczekajcie tak parę odcinków, jak my, no dobra, pewnie 25 odcinek będzie, jak to będziemy robić, ale poczekajcie parę odcinków, jak my zbudujemy farmę, zobaczycie, co my odwalimy tam. Tak jest. Jak będziecie pakować jedzenia, to tam jak coś piecyk, przed moim domem jest piecyk, tam sobie weź ile potrzebujesz. Dobrze, będę wiedział. Jedzenia powiedziałem, nie? Tak, jedzenia. Dobra, jedzenia, no myślałem, że powiedziałem drewno. No czy wiesz, no drewno też można niby zjeść, ale ja bym trochę nie ryzykował, dlatego że wiesz, można sobie ząbki ładnie połamać na drewnie. Tak. A wiesz, no jednak ząbki ma się jedne. No ja to już, powiem ci, ja już więcej zębów, kurde, niektóre zęby to więcej mam tam sztucznego niż normalnego, w sensie, że wiesz, bo... Ja mam tam takie wypełnienia porobione, bo ja miałem już parę leczeń kanałowych. No nie polecam ogólnie, no chujowa sprawa. Moje leczenia kanałowe, w ogóle jak ja mam myśleć o dentystach, to od razu mnie mrazi w środku. Znaczy no, rozumiem, ale w sensie kanałowe to nie jest samo w sobie złe. Mhm. Tylko to jest po prostu tak, że to jest dużo pierdolenia z tym i jak już ząb ci dojdzie do takiego momentu, że on jest... że on wymaga tego leczenia kanałowego, to on tak napierdala. O Jezu, to jest prawda. Jeszcze ja miałem w pracy coś takiego, to wiecie co ja zrobiłem, to ja po prostu wsiadłem w samochód i stwierdziłem, że ja jadę do mojej dentystki w Radomiu, bo ja to pierdolę, jak mi się to bardziej rozwinie, no to nie, no kurwa, no nie. XD. No XD, no i pojechałeś i co się stało się? No... Zrobiła mi to, na szczęście mnie tam, ja się dogadałem jakoś, przyjęła mnie, w sensie ja zadzwoniłem i dzień później już jechałem, nie? Byłem w stanie tak narwany pojechać. No wtedy co my, to było chyba w grudniu, co właśnie ja grałem na Aternosie tam z Michałem. Właśnie tutaj dla widzów tak graliśmy z Michałem na Aternosie i pamiętam, że to było coś w stylu, że ja siedziałem z nim do drugiej albo trzeciej w nocy i w pewnym momencie to było takie, no to ja już będę jechał. No i tak powiedziałem, nie, mija tam pół godziny, godzina i tam oni tak do mnie, to ty chcesz, to ty będziesz jechał dzisiaj? Ta, wyjadę sobie. No i wyjechałem chyba o trzeciej i jakoś o szóstej byłem we Wrocławiu, w sensie tam z Radomia jechałem, nie? Tak śmiesznie było. No. O kurde. O kurde, na zdrowie, to dzięki. Naprawdę rzadko się zdarza, żeby kichnąć na Let's Play'u, mi się chyba zdarzyło. Dwa razy może? Oj, mi się też bardzo rzadko. A to jest dziwne, nie? W sensie, że jak kichasz na przykład przy ludziach, to nie jest jakieś takie rzadkie, ale na przykład na Let's Play'u to
Miałem taki okres, że nigdy mi się to nie zdarzyło, tylko dopiero ostatnio tam parę razy. No ja też tak mam i staram się oczywiście to wycinać, bo no wiecie, tak trochę słabo cały czas kichać na seriach. Ale no. Ale cóż. Tak więc jak widzicie, no Seba to jest ładny zadymiarz, jak on bardzo szybko się jest w stanie z Radomia do Wrocławia dostać, to wiecie, że coś się dzieje. Wiecie, że Laguna nie ma ze mną lekko. Ale ona nie chce mieć lekko. Ona nie chce, ona nie lubi, jak się lekko traktuje. Ona lubi, jak się jej da w palik. Tak, a potem jest takie... JL. To nie. Takie... Kurwa. Ja pierdolę. Kolejna przepuklina. Znaczy dziura w wydechu. Tak. O nie. Wygląda. O nie. No, wiecie co? No, powiem szczerze. Mnie dziury w wydechu ostatnio strasznie prześladują. Pewnie dlatego, że upalam strasznie samochód. Chociaż gadałem z mechanikiem, to on powiedział, że to bardziej od wynika z zużycia wydechu, ale... No cóż. Ostatnio to moja zmora. Miałem... W ciągu ostatnich paru miesięcy miałem chyba 3 dziury w wydechu. Like, why? Tell me why. Bo ja nie rozumiem po prostu. Nie wiem, nie rozumiem. Zresztą, ale... czego można się spodziewać po niektórych osiłkach, które walą gruchę? Boksera, no. Bez kitu. Jak w ogóle można gruchę w boksera walić? Ja nie rozumiem. Dokładnie, no JJ i swarte. To jest niepojęte w ogóle na mnie. W ogóle, czy ty masz jakąkolwiek godność i rozum, człowieku, typie? Nie. On nie ma. No, zdążyłem zauważyć. No spoko, ja też nie mam, więc... Nikt z nas nie ma, bo my nie jesteśmy normalni. My nie jesteśmy znani z tego, że jesteśmy normalni. Jak będziemy normalni, to DSP będzie najgorszym zagramerem w Polsce i w Ameryce. Nie no, powiedzmy sobie szczerze. Jak będziemy normalni, to polski gamer będzie najlepszym zagramerem w Polsce. A to nie może się tak zdarzyć, więc nie będziemy normalni, sorry. Dokładnie, i w UK. Haha, i widzisz, my możemy tutaj pozdrawiać polskiego gamera i wszystko. Bo on i tak tej serii nie obejrzy. Dokładnie, on tak samo jak w naszej relacji z Wrocławia, w sensie Wrocław 1, co tam też pozdrawiany był, on tego nie obejrzy i Minecrafta też nie obejrzy, bo jest ignorantem. No i on nie jest znany z tego, że lubi Minecrafta. No, ja widzę do tego JPG17 i z fartem ignorancie jeden. Ładnie. I nie wyświetlaj tych wiadomości, kurwa, bo ludzie chcą z tobą pisać. Ale ty im nie dajesz możliwości, ciulu. Dokładnie. No i nie żryj tyle przy okazji. Ja jak coś trochę trzciny cukrowej zebrałem, ale widziałem, że ty tam masz trochę książek. Na pewno książki nie są zapierdolone od wieśniaków, ani od tego zamku. Nie będę wnikał, skąd ty je masz, ale założę, że na 100% nie są od nich zapierdolone. Nie, no nie są. Nie, no tak myślałem. Założę się na bank, że na pewno nie od nich, no i nie są od nich, no. Ale wiecie, kogo chciałbym w dzisiejszym odcinku pozdrowić? Bo mam dzisiaj dwóch faworytów, którym chciałbym pozdrowić ogólnie. Słuchajcie teraz tego, uwaga, przygotujcie się. Pierwszym osobnikiem jest najlepszy prankster w ogóle z zagranicy w Polsce, czyli Sir K. To jest najlepszy w ogóle prankster w ogóle ever. Ten jego w ogóle ostatni film, jak on tam podchodził do Polaków i tam zarzucał im rasizm, to w ogóle no beka w chuj, w ogóle boki zrywać, co nie? Przyznaj, że... On śmieszny, a najlepsze w ogóle, jak on rower jeszcze ukradł i w ogóle to w ogóle szczyt komedii był. Jak w San Andreas normalnie, nie? Dokładnie. No ale no wiesz, no w końcu o niej teraz... O niej. Nie, nie, tego Michał, ja wiem, co chcesz powiedzieć, nie mów tego, nie wolno, nie! Już nam Polska totalnie zdejmie program, nie, nie wolno! Nie wolno! No bo kolor zobowiązuje. Nie wolno, Michał! Panie Michale, nie! No, panie Michale!
Ja pierdolę, co za człowiek zły, po prostu niedorozwinięty. Jak coś, to w tej prawej skrzynce na dole ci kładę 18 Dobra, kotletów. dobra. Ale drugą osobą jest jeszcze lepsza persona, bo uwaga, tą drugą osobą jest najlepszy programista gier ever. Oto Yandere Dev. Jej. Nie! Jej. Ja pierdolę. Chciałbym pozdrowić Yandere Deva, bo on robi bardzo dobrą gierkę zwaną jako Yandere Simulator, znaczy GTA San Andreas. Chcę polecić tego twórcę. No i to, że on na przykład nie wydaje tej gier od 9 lat, to dlatego, że po prostu on nad nią bardzo pracuje i on się nie opierdala wcale, a wcale. Dokładnie. Co z tego, że ludzie zrobili tą samą grę kurwa w pół roku? No nie. No ale on się chce postarać, on chce pokazać, że on też potrafi, że on też potrafi własną grę zrobić w trochę więcej, no bo wiecie, Yandere Dev wychodzi z prostego założenia. Założenie to polega na tym, że uwaga, uwaga. Consume the Camp Chalice? Jeszcze raz? Consume the Camp Chalice? Tak, ale to przy okazji, ale jego proste założenie to jest następujące. Uwaga, posłuchajcie. Normalny człowiek robi wszystko, by nie uprzykrzać sobie życia, żeby no, jakby jak ma możliwość zrobienia czegoś łatwiej, to stara się to zrobić łatwiej, żeby nie było, że sobie utrudnia życie. Yandere Dev z kolei jest inny. On woli sobie zawsze utrudniać życie, bo on wie, że praca jest bardzo ciężka. No tak. Co prawda, no niestety nikt nie chce mu wpłacać pieniędzy na to jebane gówno, znaczy na tą bardzo dobrą gierkę, która jest w fazie produkcji, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że Yandere Dev sam przyznał, że on nie chce zarabiać z tego projektu. On grę robi w 100% za darmo, więc... Tak, za darmo, o, no i zajebiście, no ja też tak robię, ja też uwielbiam pracować za darmo, co już było zresztą powiedziane, to jest najlepsza forma pracy. Kurwa, płacić komuś za czyjąś pracę, no serio, poważnie, bez kitu. Ja pierdolę, naprawdę, w sensie, aż mi kurwa ciśnienie podniósł, jak można brać pieniądze za pracę, no kurwa, co to się ludziom w dupach poprzewracało, że pieniądz rządzi światem i kurwa ludzie co, i o, naprawisz mi kurwa coś, ja ci za to zapłacę, no pojebało cię, no kurwa. Wszyscy powinniśmy się kochać, wszystko za darmo sobie robić. Dokładnie, a poza tym spójrzcie w ogóle sobie na stare zdjęcie Yandere Deva, jak on był takim chudym bykiem. Wiecie, dlaczego on był chudym bykiem? Dlaczego na przykład jego koledzy byli spasionymi knurami? Już wam mówię, bo jak przyszła komunia święta w, powiedzmy, u nas w trzeciej klasie podstawówki, to u nich powiedzmy, że też, no to wiecie, Yandere Dev zamiast dostać, wiecie, jakieś prezenty, pieniądze, w ogóle cokolwiek od rodziny, to on dostał nic, dosłownie. Rodzina przyszła dosłownie z niczym i mu tylko podali ręce i powiedzieli wszystkiego najlepszego Yandere Devie i owocnej pracy nad gierką, którą dopiero będziesz za rok robił. To są pomówienia, nie tak było. Ale pomidor tutaj akurat troszeczkę pomieszał, więc ja sprostuję. Prawda jest taka, że miał dostać rower, ale Snirkej go zajebał, więc... Więc no trudno, no bywa, nie? No Snirkej, kurwa jebana, przestań mi rodzinę prześladować do chuja. Tylko, że to Yandere Dev powinien powiedzieć, bo to jego rodzinę, kurwa, prześladuje, nie? Ale Yandere Dev ma to w dupie. No, ja tu pokazuję i objaśniam, jak było, bo wiem, że nie chciałeś źle, ale no. A teraz idź spać, a ja zaraz też dalej powiem tą fascynującą historię. Ja zrobię inaczej, bo ja jestem daleko od domu. O, no to może wejść już, bo już ten. Ogólnie to chcę wam jeszcze powiedzieć, że generalnie Alex, zwany jako Yandere Dev, to muszę wam powiedzieć właśnie o nim jedną jeszcze bardzo ciekawą rzecz. Bo jak wiecie, on gdzieś tam niby pisał, były takie plotki, że on jest niby wrogiem kobiet. A to nie jest prawda i to są pomówienia, bo on tak naprawdę kobiety kocha, a w szczególności kocha dawać je do swoich gierek. No, on ma jakiś dziwny fetysz, on jest pierdolnięty w ogóle. Znaczy, ale pozytywnie oczywiście.
No tak. I chcę pozdrowić pana Aleksa i Aleks, cieszę się, że pracujesz za darmo dla nas wszystkich. Co? Się cieszymy, szanujemy to, dziękujemy. A i ten twoi rodzice tam, wiesz, wyjebane wnikną, bo oni ten, co oni tam mogą? Oni powiedzą do ciebie, że siedzisz tam 50 godzin przed kompem, no ale kurwa, robisz to za darmo, dla satysfakcji, rozwijasz pasję, kumasz to? Kurwa, ale naprawdę, jego rodzice, powiem ci szczerze, oni zjebali, w sensie, no rozumiem, że USA i wszystko, i że tam kradną i kurde, niedobrzy ludzie są, ale kurwa, no serio, żeby Sir Kay zajebał rower i jeszcze spierdolił z tym rowerem do Polski? Lol. No lol, bo idiota, no kurde, no. Jak już mówiłem, tak obowiązuje. No i widzicie, wszystko mamy tutaj pokazane i objaśnione tak jak trzeba, więc myślę, że już nie będzie wątpliwości co do tego, jak było, kto zawinił, bo wiecie, kto jest winny, no wszyscy są tak naprawdę trochę winni, jakby to można było powiedzieć, ale najbardziej jest winny Sir Kay, bo to on kurde wszystkich tutaj nastawia przeciwko ludziom i no wiecie, no narobił sobie wrogów i no, A wiecie dlaczego Sir Kay to jest jebany melepeta? Dlatego, że on stwierdził, że Wrocław to jest najlepsze miasto w Polsce. No co z tego, że on na Śląsku był, ale dobra, no uznajmy, że tak było, bo w sumie to no w sumie to nie lubię go i trzeba mu przypisywać wszystko, co niedobre. Dokładnie. Dokładnie, a kwintesencją jest to, że on po prostu no nie żyj tyle, Sir Kay, no nie żyj tyle. I przestań mi rodzinę prześladować i oddaj mi ten kurwa rower. Dokładnie. Nie, wiesz co ja zrobię, słucham tego i po prostu ja ci powiem tak. Do widzenia. Kurwa, tu jest respawn, ja pierdolę. Dobrze. Samobójstwa nie można zrobić. No i przy okazji, co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że bardzo mi się ogólnie nie podoba, że Sir Kay ukradł mojej siostrze rower. To było bardzo niskie z twojej strony. Ja wiedziałem, że ty masz kurwa pusto pod tym twoim czerepem, ale że aż tak? Serio, kurwa? Okej. Chcesz się tak ze mną zabawić, panie Sir Kayu? Spoko. Nie ma problemu. Jutro robi na ciebie film i będzie jebać Sir Kaya Community. Yes. Kurwa. Ciekawe, czy on by odpowiedział w sumie. On by powiedział takie, sorry kurwa, że okradłem rower, ale bym powiedział, wypierdalaj tam kurde. No wypierdalaj, tu ludzie chcą kurde prezenty na komunię dostawać, a nie kurwa. Ktoś przyjeżdża i dzieciom zabiera radość. I przede wszystkim, nie tyle co radość z życia, ale przy okazji trochę słońca zabiera, no nie żeby coś. Nie. Nie. Napier. Michał, nie. Wiecie co, ja nagrywam tę serię z człowiekiem, który jest rasistą, homofobem, ksenofobem. Dobra, wiecie co, zostawię Julkom z Twittera już wymienienie, jakim fobem jest pomidor, ale na pewno dużo tutaj się znajdzie, bo pamiętajcie, na każdego kurwa coś się znajdzie. W tym razie. Ale cóż. Ale cóż, panie i panowie. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie z naszej serii. No. Mimo, że obrażamy tutaj dosłownie każdego. Tak, bo jesteśmy... Ja mam taką nadzieję. Jaką masz nadzieję? No, że ludzie się dobrze bawią, bo jak nie, to kurwa wiesz. Pierdoli, koniec kurwa się skończy. Kurde, ja coś czuję, że dzisiaj znowu będę musiał na czerwony dywanik pójść do prezesa Polsatu. No trudno się mówi, no ale... Ja nie wiem, jeśli ja ostatnio byłem, to on mi... Wiesz co on mi powiedział? No. Powiedział, chłopaki kurwa, to nie jest... Robicie sobie jakąś dziecinadę tutaj po prostu. Tak mi powiedział, nie? Że my jakąś dziecinadę sobie w ogóle robimy, że my dostaliśmy tutaj miejsce, żebyśmy sobie nagrywali przygody z Minecraft, żeby dzieci nas oglądały, że fajna seria i wszystko, a my kurwa robimy jakiś dym. I powiedział mi, że mamy tu w ogóle grzecznie i fakt, że ja w ogóle tutaj przeklinam teraz, to nieładnie jest. Ale to wiesz, to jest pewnie małe... To raz, że na przypale albo w dwa, że pewnie
Jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że oni nawet tego nie oglądają, co mam szczerze wielką nadzieję. Ewentualnie montażysta wie się, tam potem, kurde, wypipka przekleństwa, hehehe. Ona wypipkuje najwyżej, no to, to. Tak więc, o nie, pół godziny już, czas antenowy dobiega końca. Kurwa, Dobrze, no to załataj. Ja sobie idę spokojnym tempem, dlatego że niestety Sirkej mi rower zapierdolił, więc muszę iść z buta. No cóż. Widzisz, no Sirkej rower zapierdolił, a przyjechało pełno tych ludzi, którym trzeba by zrobić operację remove kebab i wysadzili nam most. No i co zrobisz? A wiesz, co jest z tym wszystkim najgorsze, że on zapierdalając ten rower, to on się jeszcze głupio szczerzył, więc to trochę creepy jest, nie powiem, że nie. Co za chuj? Co ty gadasz, naprawdę? A wiesz, kto jest, no tak, a wiesz, kto jest, że tak powiem, bardzo w porządku, jeżeli chodzi o jego pochodzenie? No. Ansley Heriot, to jest dopiero ktoś, to jest dopiero kurde. Kurde, nie znam po prostu, powiem ci, nie znam. Ansley Heriot polecam, to jest dopiero kurde pozytywny koleś, a nie tam jakiś Sirki, który rowery kradnie i jeszcze ten kasę z dzieciom z komunii kradnie. Nieładnie, bardzo, bardzo kurwa nieładnie, dobra. Także tak, tutaj jest na pożegnaniu. Tak jest, tak więc dziękujemy za oglądanie tego. Jebać weganów. O, bardzo dobrze. Okay. Dziękujemy za oglądanie tej otóż wspaniałej serii i...